No elo wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w trzecim odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fuel na Easy. No i cóż, w poprzednim odcinku pokonaliśmy sobie The Lost Ruins i pokonaliśmy wielkiego szamana Papu Papu, który był tak naprawdę łatwy jak pryszcz. No i odblokowaliśmy sobie jeden chyba z ostatnich... A nie, to nie jest ostatni, to jest ten tutaj skin. Skin dla Cruncha, więc będziemy musieli sobie tutaj jeszcze odblokować ten skin, no i... w pit stopie kupić sobie Dirt Bike Crunch, ale crunchem się póki co nie zajmujemy, ponieważ dzisiaj pojedziemy sobie polarkiem, a czemu by nie? I ruszymy sobie ze skinem Panda Polar. Zmienimy sobie tutaj oczywiście body kity i tym razem damy sobie kolor taki ciemny, pasujący. Tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z Koksem, jedziemy do tematycznej, że tak powiem, krainy, ponieważ wiecie, Polar to jest miś polarny. A co się wiąże z misiem polarnym? Oczywiście zimowy klimat, jak najbardziej tak. I mamy tutaj oczywiście sobie miśka śpiącego i tam miśka, który sobie siedzi na samej górze. I taką dziwną konstrukcję. Okej, dobra, bez zbędnego przedłużania wjeżdżamy sobie do Blizzard Bluff, do naszego pierwszego wyścigu i jedynego wyścigu w Glacier Park. Jedna rzecz mimo co mnie zastanawia. Dlaczego pod koniec poprzedniego odcinka kamerka mi się rozłączyła? To jest bardzo zastanawiające, dlatego że mam nastawione, żeby cały czas nagrywała. Co prawda ona dzieli mi pliki po 10 minut, ale kurde, to jest dziwne, naprawdę. No dobra, nieważne, tak czy siak czas na Blizzard Bluff, albo Blizzard Bluff właściwie. Co ja mogę o tym poziomie powiedzieć? Jest to poziom, który... jest, powiedzmy, remiksem Dingo Canyon pod pewnym względem. Pewnie się zastanawiacie, ale Pomidor, dlaczego ty tutaj porównujesz Dingo Canyon do Blizzard Bluff? Bo nie wiem, czy wiecie, ale jedna z takich mini ciekawostek, no bo w sumie to raczej można było się łatwo domyśleć, jak sobie grało w oryginalnego CTR-a z PS1. Muzyki są tak naprawdę do siebie łudząco podobne. Ponoć jest potwierdzone to, że Blizzard Bluff to jest remix Dingo Canyon. Tak więc, no widzicie. Miałem rację. Ale tak, to jest pierwsza taka inna rzecz, jeżeli chodzi o huby, że jak zauważyliście, przez pryzmat tych dwóch hubów, które zwiedzaliśmy, czyli Insanity Beach i The Lost Ruins, było tak, że zawsze były dwa poziomy odblokowane, a tutaj, co jest dziwne, jest tylko jeden odblokowany. Wiecie, Gemstone Wally oczywiście nie liczymy, bo Gemstone Wally to tam żadnego poziomu nie ma odblokowanego, ale wiecie, mówię to tak w ramach takiej mini ciekawostki. Jeśli chodzi natomiast o moje granie kiedyś z kuzynem, jak i w ogóle ze znajomymi, to pamiętam, że moi znajomi jakoś nie lubili tutaj robić reliktów, bo wiem, że oni kręcili jak najlepsze czasy i pamiętam, że oni nie cierpieli tutaj platynki zbierać. No, ja ogólnie nie lubię zbierać platynki w Papu's Pyramid, jeżeli chodzi o tę gierkę, a jeżeli chodzi o klasycznego CTR-a, no to taką moją piętą Achillesową, jeżeli chodzi o platynowe relikty, to zawsze było Engine Labs. Nienawidzę dosłownie Engine Labs. Autentycznie. Jeśli chodzi o Adventure Mode z moim kuzynem, no to tutaj niestety się nasze drogi rozeszły, ponieważ u niego tak naprawdę gra crashowała się na Dingo Canyon i... Adventure Mode nie mógł dojść już dalej, ponieważ miał jakąś zrytą kopię gry. Bywa. Niestety bywa. No, jestem ciekaw, co tutaj będzie się działo. Mamy tutaj Coco i... Purę w jakimś stroju... parodiującym Lara Croft? Szczerze nie wiem, co to jest za kostium. No i dobra, mamy tutaj już nasze komunikaty od Aku się skończyły, więc możemy sobie teraz beztrosko jeździć. Aku nie będzie nam już gitary zawracał, no chyba że zrobimy to na własne życzenie. Patrzcie sobie na tego tutaj niedźwiedzia polarnego, jak sobie tutaj siedzi obok loda i się patrzcie jak cieszy. I tam jest posąg Penta Pingwina. No ale dobra, czas na drugi poziom w Glacier Park, czyli Dragon Mines. Tak swoją drogą, jeśli chodzi o moją serię z klasycznego CTR-a sprzed 5 lat, to odcinek trzeci akurat był
piętą achillesową, ponieważ był to tak zwany odcinek cisza, o którym niejednokrotnie wspominam, ponieważ jest to powód do wstydu. Powiem wam szczerze, jest to powód do kurde wstydu. No dobra, czas na Dragon Mines, czyli poziom bossa tutejszego, czyli Komodo Joe. I taka, powiem wam szczerze, mini ciekawostka, chociaż pewnie będę ją też mówił w medium i na hardzie, że oryginalnie było planowane, żeby było dwóch Komodo w tym świecie. Miał być Komodo Joe i Komodo Moe. I to, jak uniknąłem tego wagonika, to powinno się za to Oscara dostać w moim przypadku. To autentycznie złotego Oscara. Złotego okrasa, tak. Złotego Oscara poproszę. Ale szczerze, spośród wszystkich poziomów to Dragon Mines chyba przyszedł największą metamorfozę, bo to jest poziom, którego ja już w ogóle nie rozpoznaję. Mamy tutaj jakiś skarb, mamy tutaj smoka z The Wrath of Cortex. W ogóle to wygląda mi bardziej już na takie miasto, kurde, pod ziemią, niż na, nie wiem, niż na zwykłą kopalnię, gdzie po prostu jest wyścig z Komodo Joe i tyle. Binox mnie tutaj autentycznie zaskoczyło. Ale i tak mnie dziwi, że wagoniki same z siebie jeżdżą po torach, I guess. To jest naprawdę dziwna sprawa. Autentycznie dziwna sprawa, bo te wagoniki powinny jeździć... No nie wiem, ktoś tam powinien być w środku, jakiś chociażby z tych mongołów od Cortexa. Widzę tutaj, że oni nawet na to są zbyt leniwi. Żeby posiedzieć sobie w wagoniku i kurde, nie wiem, dubać w nosie albo cokolwiek robić. Tam na dole jest w ogóle lawa, taka ciekawostka. Ale w sumie lubiłem zawsze Dragon Mines. Nie był to jakiś poziom, którego jakoś nie lubiłem, bo był to właśnie mój jeden z moich ulubionych poziomów, jeśli chodzi o Glacier Park. I to, co przed chwilą zrobiłem, było najgorszą rzeczą, jaką mogłem zrobić, tak szczerze. 20 Umpa końców, nice one! Cieszę się. Zaraz Polarek znowu fikołki będzie robił. O, i Cortex, wymrożony Cortex, bo taki niebiesko-biały. I Crash, który sobie... śpiulka. Ale kurde, śnieg tutaj pruszy. Mam nadzieję, że w ogóle kurtki założyliście, jeżeli chodzi o ten oto poziom, bo kurde, no nie powiem, że nie, zimno jest tutaj i to strasznie zimno. I mamy tutaj kolejnego niedźwiedzia polarnego i pingwinki tym razem, które się tutaj słodko bawią. Dobra, nie przeszkadzajmy im. Róbmy, co mamy robić. Czas na Polar Pass. No można powiedzieć w sumie, że Dragon Mines i Blizzard Bluff nie były jakoś szczególnie długimi trasami, ale mogę was zapewnić, że teraz te dwie trasy, ostatnie dwie trasy z Glacier Park, to są jedne z dłuższych właśnie. Ale jedziemy, bez zbędnego przedłużania. I widzę tutaj, że wszyscy mają jakieś swoje skiny. Cool, naprawdę cool. I tutaj był Papa Bear wielki, który został zamrożony, nie wiedzieć czemu. No ale tak, kolejną tutaj fajną dekoracją jest to, że dodali właśnie te domki, o których kiedyś tam wam wspominałem, jak po raz pierwszy wyciekł Polar Pass. Co prawda w formie screenów i tak dalej, ale to, co tutaj się dzieje, te niedźwiadki polarne, to jest naprawdę coś pięknego, że oni zrobili coś takiego tutaj. I to tylko pokazuje, że polarki sobie tutaj żyją i mają swoje, że tak powiem, mają swój taki... swoje takie słodkie... jakby to powiedzieć, nie osiedle? No, osiedlili się właściwie tutaj, no ale mają takie swoje słodkie otoczenie. Dużo ich jest strasznie. A jeden tutaj, kurde, mógłby się prawie że ześlizgnąć. Szkoda mi go trochę, ale myślę, że on kiedyś się wespnie na tą górę i... nie będzie się bał już, kurde, lęku wysokości. Bać się lęku wysokości. Znaczy, no można się bać, bo jest to swego rodzaju jakaś fobia, strach, cokolwiek. No ale... może kiedyś przezwycięży lęk wysokości. O, tak to lepiej ubiorę słówka.
Jeśli chodzi o perypetie mojego kuzyna względem Polar Pass, to tutaj powiem, że nie wiem, nie pamiętam. Wiem tylko, że tak jak wam wspominałem wcześniej, jego niestety Adventure Mode kończył się na Dingo Canyon, ponieważ nawet mu się mapa Dingo Canyon nie chciała wczytać. Dosłownie jak macie tą flagę z napisem loading, nie? W normalnym CTR-ze. To u niego było coś takiego, że ona się chyba ładowała gdzieś, żeby was nie skłamać, z pół godziny i ona się dalej nie załadowała, ta trasa, więc to było już, wiecie, taki przesąd, że i tak ta trasa się nie załaduje, więc mógł sobie co jedynie, że tak powiem, w bombki strzelić. No ale przynajmniej Arcade Mode mu jakoś działał, co i o dziwo mu Engine Labs działało. Więc no to wygląda, że pozostałe trasy by normalnie działały, ale Dingo Canyon na Adventure nie chciał jakoś działać. Nie wiem jak z Arcade'em, ale skoro na Adventure nie chciało działać, to z Arcade'em tym bardziej się jakoś nie łudził, żeby działało. Ale kto wie. W ogóle ten czas tak szybko leci, że my mamy już trzecie okrążenie. Ale bo co się wyścig zaczął, na dobrą sprawę. Niesamowite. Tutaj w ogóle jest jakiś taki port rybacki, widzę. Prawdopodobnie tutaj sobie, nie wiem, polarki zarzuciły jakąś, że tak powiem, ten... jakąś sieć i łowią sobie rybki, żeby jeść. I tak zanim ktokolwiek powie, ale pomidor to jest bardzo naciągane, bo zwykle to robią rybacy. To jest gra, I guess. Więc tutaj może się wszystko wydarzyć. Tu mogą nawet te polarki same z siebie, kurde, sieć zrobić. O, i dostał się ten polar. A to ci ciekawostka. 60 upokojców. Ej, dużo zebraliśmy jak na Polar Pass. Bardzo dużo. Kto tym razem zagości na podium? Ej, ten strój tajnego Tigera mi się bardzo podoba. No i ta Koko z niebieskimi włosami. Ej, a to jest ten posąg Penta Pingwina. No, to jest ten właśnie, o którym chyba wspominałem. A nie, tu są dwa posągi. Nawet chyba trzy będą, czekajcie, raz, dwa. Nie, dwa są tylko. Tutaj jest niedźwiedź polarny, który sobie siedzi. Dobra, siedź sobie tutaj, ja ci nie przeszkadzam, kolego. I wjeżdżamy teraz do wielkiej paszczy. To mi się bardzo podoba, że z takiego zwykłego igla zrobili tak wielkie coś. Taką wielką paszczę. A poziom, który tutaj jest, to Tiny Arena. Mój ulubiony poziom. Jest! Jedziemy sobie z koksem, kurde. Ten poziom jest epicki, naprawdę. Widzicie tutaj u góry tego Tajniego, który gra na gitarze? Powiem wam szczerze, że ja i moja dziewczyna mamy taką mini teorię, która jest może i naciągana, ale wydaje nam się, że to jest trochę nawiązanie do Guitar Hero, serii, która została przejęta przez Activision właśnie od bodajże Guitar Hero trójki albo dwójki. Nie, chyba od trójki. Bo wcześniejszym deweloperem Guitar Hero jest... Boże, jak oni się teraz nazywali? Pewnie sobie przypomnę w trakcie montowania, więc tutaj pewnie się gdzieś nazwa wyświetli, ale wiem, że ci deweloperzy właśnie byli odpowiedzialni za Guitar Hero i oni normalnie robili pierwsze dwie gry i potem zostali wykupieni przez Activision. Kto wie, może to zwiastuje jakąś nową grę Guitar Hero na PlayStation 4/PlayStation 5. Byłoby fajnie, nie powiem, że nie. Tym bardziej, że jestem... Można by powiedzieć, że przez moją dziewczynę stałem się trochę takim fanem Guitar Hero. Więc nie ukrywam, że Guitar Hero ponownie niedługo może i zagościć na moim kanale jako taka seria na luzie. Czemu by nie? Ale mówiąc o poziomie, poziom, kurde, tutaj fajne zmiany przeszedł, jak chociażby te graffiti tutaj po boku. Jakby chociażby, nie wiem, tutaj jakieś właśnie nazwy poziomów, bo tutaj są nazwy poziomów, które już zaliczyliśmy sobie w trakcie tej serii. No bo nie powiem, że nie, Roost, Tubes i Crash Course już mamy zaliczone, przynajmniej na chwilę obecną. Dingo Canyon, Engine Labs. No a może Engine Labs to jest troszeczkę takie już bardziej pójście do przodu, bo Engine Labs przecież jest w świecie numer 3, czyli Citadel City.
No ale fajne jest to. Fajnie tutaj ogarnęli. Rekomendacja dla tych wszystkich poziomów. Jak najbardziej tak. Ale słuchając sobie teraz tego soundtracku, wydaje mi się, że on lepiej brzmi jednak w wersji Nitro Fueled niż w klasycznym. Mimo że bardzo szanuję klasyczny soundtrack z Tiny Areny, to jednak brzmienie tutaj tego soundtracku jest lepsze niż w oryginale, tak sobie teraz słuchając. I w ogóle tutaj te ognie, które się pojawiają również, to jest coś, co można zachwalać kurde godzinami, mówię autentycznie, że te takie elementy, o których już wspominałem, one tak przykują twoją uwagę, że to jest autentycznie, normalnie, kurde. I muszę się oduczyć ciągle spamowanie słowa autentycznie, bo widzicie, kiedyś nie mówiłem tego słowa i teraz zacząłem mówić i zacząłem, kurde, pierdzielić przy tym głupoty. Ale komputer jest daleko. Nie postarali się w tym momencie. No tak, zdaję sobie sprawę, że to jest easy i tak dalej, więc nie ma czego tutaj się spodziewać. Ale wypraszam to sobie, Mateo Gaming dostawał w dupę na easy. Pozdrawiam cię, Mateo. I twoją serię, rzecz jasna, z Crash Team Racing Nitro Fueled. Uwaga, uwaga. Uwaga, bo tutaj są wyskocznie. W ogóle, jeżeli chodzi o ten poziom, to względem oryginału jest jedna rzecz, która się wydarzyła, mianowicie to, że czas troszeczkę na platynową reliktę przedłużyli, bo normalnie zdobywało się chyba 2 minuty 54 sekund, a teraz możecie zdobyć prawie 3 minuty i macie platynkę. Tak więc ładnie tutaj wydłużyli sobie czas, nie powiem, że nie. No i cóż, mamy ukończony wyścig. 12 trawka należy do nas. 80 tłumpa końców, o kurde, ale dużo żeśmy zebrali. Za same battle mode i online można zdobyć koło 200 tłumpa końców, więc myślę, że to jest opłacalne. No cóż, mamy 12 trawkę. O, to jest Crash teraz w stroju płetwonurka. I Cortex w stroju chyba galaktycznym, Star czy coś takiego. Chyba to jest Cortex Star, coś takiego chyba się tak nazywał ten strój. Co tutaj robi kurczak? Kurczak powinien się tutaj z zimna, nie wiem, zamrozić w kostkę lodu. I mamy tutaj naszego bossa, Commodore Joe. No ja tam w ogóle nie podskakuj, Komodo Joe, bo ja cię zaraz tak złoję, że płakać będziesz. Dobra, wjeżdżamy na pełnej. Komodo Joe's Challenge. Nie wiem, przez chwilę kurde się zamyśliłem i wiecie, i już tutaj chciałem przytrzymać tą prezentację poziomu, mimo że już to widzieliśmy. Ale dobra, lecimy z koksem. Komodo Joe nie będzie mi straszny w żadnym wypadku, ponieważ jest on żałosny bardzo. Pewnie się w ogóle zastanawiacie, dlaczego nie dostałem w ogóle informacji, że odblokowaliśmy takiego Reaperu czy Papu Papu jako grywalne postacie. Otóż dlatego, że już ja to zrobiłem podczas... podczas live'a, dlatego... tego... to nie będzie widoczne, o. Jak widzicie, kurde, Komodo Joe ma już zwojone dupska, bo on mnie nie dogoni tak na dobrą sprawę już. No chyba, że na własne życzenie bym zwolnił, no to wtedy jest jeszcze w stanie mnie dogonić, ale tak to... może co jedynie się, kurde, pod nosie podrapać i tyle. To jest jedyne, co on może zrobić na chwilę obecną. Wow! TNT mnie tutaj ten... przejechało. Matko! Znaczy TNT co? Ja mówiłem, że chciałem powiedzieć wagonik, nie TNT, Jezus Maria. Chociaż nie, bo...
Mimo co zastanawia mnie jedna rzecz, bo chyba w oryginale było coś takiego, że gdy wagonik przejechał po takim TNT, to ono wybuchało od razu, a tutaj w ogóle stoi se w miejsce, gdyby nigdy nic. Więc to jest takie, trochę takie zastanawiające. Dobra tam, Komodo Joe, pal gumę, ty już po prostu... Oj... A myślałem, że zbugowałem trochę skrzynkę, bo czasami jest tak, że kiedy włożycie, znaczy postawicie item na tym samym miejscu, gdzie jest skrzynka, to czasami skrzynka się buguje i już nie można tam nic postawić. W sensie ona się nie zrespawnuje. 20 umpa końców. Trochę słabo w sumie. No ale trudno, nie ma co narzekać. Trzeba lecieć dalej z gierką. Oj, dojechał nasz, kurde, przegranet. Ej, teraz zauważyłem, że na oponach pisze Crash Team Racing. Zauważyliście też to? Ta, spróbowałbyś coś Polarowi zrobić, to byś pysk dostał. Dobra, przyznaj się do przegranej i daj ten klucz. Ciekawe, gdzie on zniknął. No i proszę bardzo, mamy animację, gdzie trzy klucze nam otworzyły ostatni świat, jeżeli chodzi o trofki i tak dalej. Czyli Cytadele, City, dokładnie mówiąc, bo tutaj nawet macie u góry sobie taki zameczek. Ale jako, że jestem blisko save screenu, no to zapiszemy sobie oczywiście 27%, jak najbardziej tak. Jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. A w tym momencie mogę się już z wami pożegnać, więc mam nadzieję, że wam się seria z Crash Team Racing Nitro podoba i ten odcinek, jak i pozostałe dwa, które tam się pojawiły. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z odcinkami, live'ami i innymi pierdołami. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i powiedz, czy w fajny sposób jest seria tak jakby trochę na luzie, bo wiecie, easy mode to oznacza na luzie, łatwo i tak dalej, więc można sobie na luzie poprowadzić tą serię. Mam nadzieję, że ci się gierka podoba, jak i prowadzenie serii, jak i ogólnie seria. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, ja się odmeldowuję i idę naładować kamerę, bo pada jej bateria. Na razie.